Witam na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowieści kryminalnych chciałabym Wam przedstawić szokujące wydarzenia, które miały miejsce pod koniec lat 80. ubiegłego wieku w małym amerykańskim miasteczku Townsend. Zapraszam serdecznie do wysłuchania historii Daniela LaPlante. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się do roku 1986, do Townsend, małego miasteczka liczącego około 8 tysięcy mieszkańców, położonego w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. W mieście tym mieszkała trzyosobowa rodzina Andrews, ojciec i jego dwie córki, 15-letnia Annie i 13-letnia Jessica. Matka dziewczynek zmarła kilka miesięcy wcześniej, przegrywając długą walkę z nowotworem. Dziewczynki bardzo przeżyły śmierć swojej mamy, której im teraz zdecydowanie brakowało. Pomimo tego próbowały prowadzić normalne życie nastolatek. Pewnego dnia do Ani zadzwonił chłopak, którego ona nie znała. Powiedział jej, że udało mu się zdobyć jej numer telefonu od jednego z jej kolegów z klasy. On sam chodził do innej szkoły, ale mieszkał w okolicy. Bardzo mu się dziewczyna podobała i dlatego też chciał ją bliżej poznać. Ani i Dany, bo tak miał na imię nieznajomy, rozmawiali przez telefon kilkakrotnie, aż w końcu zdecydowali się umówić na randkę. Dziewczyna nie mogła doczekać się, kiedy spotka Daniego w rzeczywistości. Chłopak we wcześniejszych rozmowach przedstawiał siebie jako dobrze zbudowanego, wysportowanego, przystojnego blondyna. Jakie było zaskoczenie dziewczyny, kiedy w drzwiach stanął szczupły, niechlujnie wyglądający brunet, który miał duże problemy ze swoją cerą. Pomimo niemiłego zaskoczenia, Ani chciała dać chłopakowi szansę. W końcu kontaktowali się ze sobą już kilka razy i zawsze dobrze im się rozmawiało. Była też dobrze wychowaną dziewczyną i nie potrafiłaby tak po prostu zamknąć przed nim drzwi. Jednak ta randka nie należała do udanych. Ani opowiadała o swojej rodzinie, o tym jak jej tata dużo pracuje, aby jako samotny ojciec móc utrzymać rodzinę. Dany, kiedy dowiedział się o tym, że matka dziewczyny zmarła niedawno, zamiast próbować ją pocieszyć, zaczął wypytywać o szczegóły związane z jej chorobą i śmiercią. Chciał wiedzieć, jak bardzo kobieta cierpiała, albo co Ani czuła, kiedy jej mama umierała. Był tak zafascynowany tym tematem, że dla dziewczyny było to co najmniej dziwne. Po godzinie zdecydowała, że już czas zakończyć tą randkę. Nie było sensu tego przeciągać. Rozczarowana dziewczyna nie chciała się ponownie spotykać z 16-latkiem ani rozmawiać z nim przez telefon. Ani wraz ze swoją siostrą bardzo tęskniły za swoją mamą. Bardzo chciałyby móc porozmawiać z nią ponownie. Usłyszały gdzieś o seansie spirytystycznym i możliwości komunikowania się w ten sposób z nieżyjącymi osobami. W swojej naiwności wypożyczyły z biblioteki książkę, w której mogły znaleźć instrukcję, jak krok po kroku przeprowadzić taki seans. Podekscytowane zabrały książkę, świece i wahadełko i poszły do piwnicy, aby tam próbować się skontaktować ze swoją ukochaną matką. Pomimo tego, że dziewczyny miały instrukcję, jak przeprowadzić taki seans, nie udało im się nawiązać kontaktu z rodzicielką. Zostały za to przyłapane przez ojca, który widział, że dziewczynki nie radzą sobie ze stratą matki, ale dobrze wiedział, że nie uda im się z nią skontaktować. Kazał im wrócić do swojego pokoju i zabrać się do odrabiania zadania domowego, jakby to miało spowodować, że będą mniej myślały o swojej mamie. Ku zaskoczeniu dziewczynek już wkrótce zaczęły słyszeć pukanie w ścianę. Były przekonane, że to ich mama, że jednak tata się mylił. Seans spirytystyczny się udał i teraz mogą z nią porozmawiać. Dziewczyny zadawały pytania, po których następowały puknięcia w ścianę. Sytuacja ta powtarzała się przez kilka kolejnych wieczorów. Dziewczyny były szczęśliwe, że mogą rozmawiać ze swoją mamą. Ale z czasem Ani i Jessica zauważyły, że oprócz odgłosów w ich domu zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Nagle przedmioty zaczęły znajdować się w innym miejscu niż zazwyczaj. Meble zmieniały swoje położenie. Światła samoistnie zapalały się i gasły, a do tego odgłosy stukania w ścianę stawały się nie do zniesienia. Siostry doszły do wniosku, że najprawdopodobniej w trakcie seansu wywołały jakiegoś demona, który teraz straszy w ich domu. Natomiast ojciec dziewczynek był przekonany, że bałagan w domu jest ich dziełem,
i na nic nie zdały się ich tłumaczenia i opowiadanie o różnego rodzaju stukaniach. Sam nigdy nie słyszał tych odgłosów, ponieważ występowały one tylko w tym czasie, kiedy dziewczyny były same w domu. Pewnego dnia stukanie w ściany dochodziło z piwnicy i było na tyle intensywne, że dziewczyny pomimo ogromnego przerażenia postanowiły sprawdzić, co się tam dzieje. Wzięły z kuchni nóż i zeszły schodami do piwnicy, skąd dochodził hałas. Tam ich oczom ukazał się obraz, który przeraził je jeszcze bardziej. Na ścianie ujrzały zdanie, które wydawało im się, że było napisane krwią. Jestem w waszym pokoju. Chodźcie i znajdźcie mnie. Dziewczyny z krzykiem wybiegły z domu i z pomocą sąsiadów skontaktowały się ze swoim ojcem, prosząc go o wcześniejszy powrót z pracy. Brian Andrews, który pracował jako kierowca autobusu, wrócił do domu tak szybko, jak tylko mógł. Roztrzęsione córki opowiedziały mu o tym, co wydarzyło się tego dnia. Mężczyzna po zejściu do piwnicy zobaczył napis, który okazało się, że był napisany keczupem. Potraktował wszystko jak żart, którego autorkami były Annie i Jessica. Był delikatnie mówiąc zdenerwowany faktem, że musiał się zwalniać z pracy tylko po to, aby uczestniczyć w takim przedstawieniu. Ojciec dziewczyn doszedł do wniosku, że jego córki nie radzą sobie w dalszym ciągu ze stratą po śmierci matki i zdecydował, że należy szukać pomocy u specjalisty. Dlatego też umówił je na wizytę u psychologa. Po tym incydencie odgłosy stukania w ścianę ustały. Brian był zadowolony, że terapia córek przyniosła rezultaty, że już więcej nie próbują zwrócić na siebie uwagi, opowiadając o tajemniczych odgłosach. Jednak po kilku tygodniach przerwy dziewczyny usłyszały znane im stukanie ponownie. Tym razem nie dochodziło z piwnicy, a z pokoju Ani. Dziewczyny były w domu same, ale udały się do pokoju na piętrze, aby sprawdzić, co się tam dzieje. Na ścianie ujrzały napisaną kolejną wiadomość. Wróciłem, znajdźcie mnie, jeśli potraficie. Tak szybko, jak tylko mogły, wybiegły z domu, aby znaleźć schronienie u swoich sąsiadów, którzy widząc dziewczynki w takim stanie, czym prędzej zadzwonili po Briana Andrewsa. Mężczyzna nie był za bardzo zadowolony z takiego obrotu sprawy, jednak nie zostawił dziewczyn samych sobie i przyjechał do domu, aby sprawdzić, co się tam dzieje. Chciał też udowodnić im raz na zawsze, że dom nie jest nawiedzony. Wszedł do domu i udał się do pokoju Ani. Faktycznie, na ścianie znajdował się napis, o którym mówiły mu córki, ale nikogo w tym pomieszczeniu nie było. Mężczyzna przeszedł do swojej sypialni i tam na ścianie zobaczył kolejny napis. Ożeń się ze mną. Trochę go to wystraszyło, jednak wówczas zobaczył coś, co było jeszcze bardziej przerażające. Zauważył w pokoju postać, która przypominała jego zmarłą żonę. Nie widział jej twarzy, bo była odwrócona do niego tyłem, ale ubrana była w suknię ślubną należącą do jego żony. Kiedy ta osoba się odwróciła, zobaczył, że jest to nieudolnie umalowany mężczyzna noszący blond perukę. Brian zauważył, że człowiek ten trzyma w ręku siekierę i zmierza w jego kierunku. Długo się nie zastanawiając, wybiegł z domu. Kiedy był już bezpieczny w domu sąsiadów, wezwał policję, która zaraz po przyjeździe zaczęła przeszukiwać dom w poszukiwaniu włamywacza. Szukali wszędzie, ale nie mogli nikogo nigdzie znaleźć. Nikt nie mógł zrozumieć, jak udało mu się wydostać z domu. Dopiero po ponownym, bardziej szczegółowym przeszukaniu pomieszczeń, jeden z policjantów znalazł w pokoju Ani miejsce za szafą, z którego można było się dostać do przestrzeni pomiędzy ścianami pokoi. Między ścianami poszczególnych pomieszczeń znajdowała się wolna przestrzeń, tworząca swojego rodzaju tunele, którymi można było się przemieszczać wokół całego domu. Policjanci byli pewni, że ktoś tam jest i zmusili go do wyjścia z kryjówki. Okazało się, że człowiek, który się tam chował, był znany starszej siostrze. Zszokowana dziewczyna zauważyła, że był to chłopak, z którym jakiś czas temu umówiła się na niezbyt udaną randkę. To był Danny, a dokładnie Daniel LaPlante. Nie wiadomo, jak długo tam przebywał, ale widać było, że musiał tam mieszkać przez pewien czas, ponieważ policjanci znaleźli w tych tunelach śpiwór, jedzenie i picie oraz ubrania, nie tylko chłopaka, ale również obu sióstr. Najprawdopodobniej Danny nie przebywał tam cały czas, tylko przychodził od czasu do czasu. To była końcówka lat 80., małe miasteczko. Wówczas ludzie mieli więcej zaufania do siebie i całkiem normalne było to, że nie zamykali drzwi na klucz.
Danny bez problemu mógł wejść do domu niezauważony. Policjanci zauważyli, że w ścianach pokoi zrobione były małe dziurki, które umożliwiały Danielowi LaPlante obserwację Ani i jej rodziny. Zapewne tego dnia ubrał się w suknię należącą do mamy dziewczynek, aby w ten sposób nastraszyć je jeszcze bardziej. Miał jednak w ręku siekierę, więc nie wiadomo, jakby to się skończyło, gdyby to dziewczyny znalazły go w pokoju ojca. LaPlante został natychmiast aresztowany. Tutaj chciałabym powiedzieć Wam kilka słów o Danym. Urodził się on w 1970 roku w Townsend. Jednak jego dzieciństwo nie można by nazwać beztroskim. Doznał on wielu upokorzeń, które z pewnością wpłynęły na to, kim się stał w późniejszym życiu. Jego ojciec regularnie znęcał się nad nim psychicznie i fizycznie. Był również jedną z kilku osób, które wykorzystywały Daniela seksualnie. W szkole nie należał do najpopularniejszych dzieci w klasie, trochę z powodu swojego sposobu bycia. Nie przykładał on zbyt dużej uwagi do kwestii higieny, dlatego też dzieci starały się go unikać. Nikt nie chciał nawiązywać z nim znajomości. Uczniowie znęcali się nad nim w szkole i był określany mianem dziwaka. Kiedy stwierdzono u niego nadpobudliwość, chłopak został skierowany do szkolnego psychologa. Jednak tutaj również nie znalazł pomocy, pomimo tego, że właśnie w tym celu go tam skierowano. Psycholog wyrządził mu jeszcze więcej szkody, ponieważ on również zaczął wykorzystywać Daniego seksualnie. Trwało to ponad rok i wywarło ogromny wpływ na stan psychiczny chłopaka. Kolejny człowiek w jego życiu, który zamiast go wspierać, krzywdził go. Chłopak zaczął zajmować się kradzieżami. Początkowo zadowalały go drobne kradzieże kieszonkowe. Jednak z czasem zaczął włamywać się do domu okolicznych mieszkańców. Początkowo z domów tych tylko kradł drobne przedmioty, ale później przyszedł mu do głowy nowy pomysł. Chciał, żeby ludzie, których mieszkania okradał, na pewno zorientowali się, że ktoś w ich domu był, ale nie tak od razu. Dlatego też zaczął zmieniać położenie różnych przedmiotów znajdujących się w ich domu. Czasami również zostawiał jakiś przedmiot przyniesiony przez siebie, nienależący do tego mieszkania. Tego rodzaju gra sprawiała mu wielką przyjemność. Kiedy policja aresztowała Daniela LaPlante, został on ze względu na to, że miał wówczas 16 lat, umieszczony w zakładzie poprawczym. Przebywał tam około roku i został zwolniony w październiku 1987 roku. Sąd doszedł do wniosku, że chłopak powinien być sądzony jak dorosła osoba i ustanowiono 10 tysięcy dolarów kaucji, które wpłaciła matka chłopaka, pozwalając mu w ten sposób cieszyć się wolnością do czasu procesu. Szybko okazało się, że wypuszczenie go na wolność nie było dobrym pomysłem. Danny nawet nie myślał o tym, żeby być grzecznym chłopcem. Prawie natychmiast po opuszczeniu murów zakładu poprawczego powrócił do tego, co robił wcześniej. Ponownie włamywał się do domów w okolicy. Z jednego z nich udało mu się nawet ukraść coś dla niego bardzo cennego. Dwa pistolety. Posiadanie broni przez osobę tak niestabilną psychicznie nie mogło wróżyć niczego dobrego. W połowie listopada włamał się do domu rodziny Gustafson, skąd skradł sprzęt elektroniczny i kilka srebrnych monet. Nie wiadomo, co nim kierowało, jednak LaPlante wrócił do tego samego domu dwa tygodnie później, 1 grudnia 1987 roku. Nie wiadomo, czy planował ten dom ponownie obrabować, czy od początku miał inne plany. Jednak kiedy był już w środku, do domu wróciła z kościoła Priscilla Gustafson wraz ze swoim 5-letnim synem Williamem. Jej córka, 7-letnia Abigail, miała wrócić do domu troszkę później. 33-letnia przedszkolanka miała dwójkę dzieci i razem z mężem oczekiwali na przyjście na świat kolejnego potomka. Jednak tego dnia rodzinę tą spotkała straszna tragedia. Po powrocie do domu kobieta została zaatakowana przez Daniela LaPlante, który ją zgwałcił, a następnie przy użyciu wcześniej skradzionego pistoletu zastrzelił. Kiedy około godziny 17:30 do domu wrócił mąż kobiety, Andrew Gustafson, zastał w domu przerażającą ciszę. Trochę to go zdziwiło, ponieważ zawsze o tej porze dzieci już były w domu i panował tam rodzinny gwar. Ale nie tego dnia. Nie spodziewał się jednak, jak przerażającego odkrycia dokona już za chwilę. W sypialni małżeństwa leżała na zakrwawionym łóżku jego żona.
Na jej głowie położona była poduszka, która miała wytłumić odgłosy wystrzałów. Kobieta została postrzelona w głowę dwukrotnie z bliskiej odległości. Andrew Gustafson był w szoku i nie miał odwagi przeszukać pozostałych pomieszczeń, aby sprawdzić, co się stało z jego dziećmi. Cisza panująca w domu nie wróżyła niczego dobrego. Mężczyzna zadzwonił po policję, której funkcjonariusze po przybyciu na miejsce dokonali szokującego odkrycia. W łazience znajdującej się na parterze znaleźli ciało Abigail, która została utopiona w wannie. Ślady na jej ciele i wyrwane włosy z głowy wskazywały na to, że dziewczynka walczyła ze swoim oprawcą. Dokładnie taki sam los spotkał jej brata Williama, którego ciało znaleziono w łazience na pierwszym piętrze. On również został utopiony w wannie. W pobliżu łóżka, na którym leżało ciało Priscilli, policjanci znaleźli skarpetkę, na której były ślady śliny. Zapewnie posłużyła ona sprawcy do kneblowania kobiety. Jednak czymś, co pozwoliło im podejrzewać, kim może być sprawca tej zbrodni, była butelka piwa. Stała ona na blacie kuchennym wraz ze szklanką, do której to piwo zostało nalane. Widać jednak było, że nikt tego piwa nie pił. To przypomniało policjantom sytuację, która miała miejsce w poprzednim roku, kiedy włamano się do jednego z domów w okolicy. Sprawca włamania otwarł butelkę wina, nalał trochę do dwóch kieliszków i pozostawił nietknięte. Za to pierwsze włamanie był odpowiedzialny nikt inny jak Daniel LaPlante, który mieszkał zaledwie kilkaset metrów od rodziny Gustafson. Ich domy oddzielał tylko mały lasek. Policjanci, podejrzewając, że LaPlante może być sprawcą tych zbrodni, postanowili z nim porozmawiać. Zastali go w lokalnej bibliotece, gdzie skierowała ich matka chłopaka. Daniel przyznał, że poprzedniego dnia przebywał w domu, oglądając telewizję. Przekazał funkcjonariuszom również informacje o tym, w co był ubrany dzień wcześniej. Jednym z elementów jego ubrania z dnia poprzedniego były buty marki Converse w rozmiarze 11, a w ogrodzie należącym do rodziny Gustafsonów znaleziono odcisk butów właśnie tej marki w rozmiarze 11-12. W trakcie dalszych poszukiwań w lasku dzielącym dom Gustafsonów od domu LaPlante znaleziono flanelową koszulę, w którą zostały zawinięte mokre rękawiczki. Po późniejszym przebadaniu tych rękawiczek okazało się, że są na nich ślady prochu. Natomiast flanelowa koszula pasowała do opisu koszuli, jaką według brata Daniela LaPlante miał on na sobie w dniu popełnienia morderstwa. Zdecydowano się na przeszukanie domu podejrzanego. W jego pokoju znaleziono przedmioty, które zostały skradzione rodzinie Gustafson w trakcie włamania do ich domu w listopadzie. Policjanci zabrali także spodnie oraz przemoczone skarpetki, które chłopak miał na sobie poprzedniego dnia. Na jednej z tych skarpetek znaleziono włos należący do zamordowanej Abigail Gustafson. Kiedy podjęto decyzję o aresztowaniu 17-latka, policjanci wrócili do mieszkania rodziny LaPlante. Jednak Daniel, kiedy zorientował się, w jakim celu pojawili się oni w jego domu, uciekł do lasu. Ponieważ śledczy zdawali sobie sprawę z tego, że chłopak stanowi niebezpieczeństwo dla innych mieszkańców miasta, rozpoczęli poszukiwania na szeroką skalę. Uczestniczyło w nich około 50 policjantów, którzy mieli do swojej dyspozycji psy tropiące oraz helikopter. Były one jednak bezowocne. W tym czasie, kiedy trwają poszukiwania zbiegłego nastolatka, on sam włamuje się do domu w miejscowości Pepperell, skąd kradnie kolejny pistolet. Będąc już w posiadaniu broni, udaje się do kolejnego domu, którego niczego nieświadoma mieszkanka otwiera mu drzwi. Terroryzując ją bronią, wchodzi do środka i wypytuje o szczegóły dotyczące jego poszukiwania. Kiedy dowiaduje się, że jest poszukiwany przez wielu policjantów, którzy używają również helikoptera, oraz że informacje na jego temat znajdują się w każdej gazecie, jak również są przedstawiane w wiadomościach telewizyjnych, chłopak zaczyna popadać w panikę. Decyduje się porwać kobietę wraz z jej samochodem, aby w ten sposób wyjechać z miasta. Kobieta prowadziła pojazd i kiedy zatrzymała się przy znaku stop, udało jej się uciec z samochodu. Chłopak przesiadł się na miejsce kierowcy i odjechał. Policja szybko została poinformowana o tym, co się właśnie wydarzyło i posiadając opis samochodu, udało im się namierzyć auto, którym podróżował Daniel LaPlante. Ale nastolatek nie miał zamiaru poddawać się tak szybko. Pomimo tego, że samochód został zatrzymany przez policję, udało mu się uciec z pojazdu. Jednak tym razem nie uciekł daleko,
Policjanci odnaleźli go schowanego w śmietniku. Udało się go zatrzymać po 48 godzinach poszukiwań. 5 miesięcy później brat Daniela LaPlante znalazł pistolet schowany w starym samochodzie zaparkowanym przy domu, w którym mieszkał Daniel. Przyjaciel brata przekazał policji naboje, które pochodziły z tego samego pudełka, z którego dał naboje Danielowi na krótki czas przed popełnieniem morderstwa. Badania balistyczne wykazały, że były one tego samego kalibru i tej samej firmy, co naboje, które zostały użyte do zabicia Priscilli Gustafsson. Daniel LaPlante był sądzony jak dorosły. 25 października 1988 roku 18-latek został uznany winnym pozbawienia życia rodziny Gustafsson i skazany na potrójne dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości wcześniejszego zwolnienia warunkowego. Na twarzy Daniela LaPlante nie można było dojrzeć żadnych emocji. Nie miał żadnych wyrzutów sumienia po tym, co zrobił. Przebywając w więzieniu, Daniel LaPlante nie okazywał żadnej skruchy po tym, czego dokonał. Co róż znajdował powód pozwalający mu składać zażalenia na sposób jego traktowania. Od roku 1988 do roku 2014 często skarżył się na to, że jego prawa są łamane, szczególnie prawa religijne. Początkowo przedstawiając się jako wyznawca szatana, domagał się dostępu do materiałów, które są mu potrzebne do wykonywania rytuałów. W 2000 roku skarżył się na brak dostępu do biblioteki więziennej, jak również na ograniczenie jego praw poprzez przetrzymywanie przez pracowników więzienia pornografii, która została mu przysłana. W 2013 roku 43-letni LaPlante zmienił wiarę i stał się wyznawcą pogańskiej religii Wicca. Oczywiście potrzebował specjalnych szat, olei, ziół i marchewkowego ciasta, niezbędnych przedmiotów do praktykowania tej wiary. Ponownie twierdził, że jego prawa religijne zostały naruszone. Widać było, że w dalszym ciągu lubił manipulować ludźmi. W marcu 2017 roku Daniel LaPlante złożył wniosek o skrócenie jego wyroku. Podyktowane to było zmianą przepisów prawnych w stanie Massachusetts, które po zmianie nie pozwalało na skazanie nieletniego na karę dożywocia bez możliwości wcześniejszego zwolnienia warunkowego. Obrońcy LaPlante twierdzili, że ich klient powinien zgodnie z tymi przepisami otrzymać możliwość ponownego rozpatrzenia wyroku. Wnieśli o uwolnienie Daniela LaPlante, ponieważ odbył on już karę 30 lat pozbawienia wolności. W czasie tej rozprawy mężczyzna po raz pierwszy okazuje jakąś skruchę. Pokazuje, jak bardzo żałuje tego, co zrobił 30 lat wcześniej. Złożył w sądzie następujące oświadczenie. Słowa nie mogą w pełni oddać tego, co zrobiłem. Zamordowałem 3 niewinne osoby. To przeze mnie 5-latek nigdy nie skończy 6 lat. 7-letnia dziewczynka nigdy nie skończy 8 lat. Przeze mnie kobieta nigdy nie będzie mogła urodzić 3. dziecka. Okradłem nienarodzone dziecko z pierwszego oddechu. Nie mam słów, aby w pełni wyrazić swój głęboki smutek, ale jest mi naprawdę przykro z powodu krzywdy, którą wyrządziłem. Z samej istoty tego, kim jestem, z głębi duszy przepraszam. Pomimo jego prośby, psychiatrzy zgodnie stwierdzili, że był on człowiekiem bez oznak emocji, bez żadnych uczuć. Swoim oświadczeniem próbował manipulować sędziną, jednak ta została nieugięta. Odrzuciła jego apelację i mężczyzna musi przebywać w więzieniu minimum 45 lat i dopiero wówczas, w roku 2032, może się ubiegać o wcześniejsze warunkowe zwolnienie. Andrew Gustafsson zmarł w roku 2014, więc nie dane było mu usłyszeć tego wyroku. Nie potrafił on wybaczyć mordercy swojej żony i dzieci aż do końca życia. Rodzina Andrews nie potrafiła odnaleźć się w domu, w którym byli nękani przez Daniela LaPlante. Krótko po całym zajściu przeprowadzili się do innego domu, kompletnie innej miejscowości. To już jest koniec tej historii. Dziękuję za wysłuchanie jej do końca. Do usłyszenia. Cześć.